Halo, halo, dzień dobry, cześć ludziska, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii polską w Medieval Kingdoms. Seria jest naprawdę bardzo klimatyczna i no czuć te średniowiecze, czuć i to jeszcze jak. Gdyby tylko wprowadzili już te miasta średniowieczne, to byłoby zdecydowanie lepiej i wtedy grając tego moda nie miałbym ani trochę poczucia, że ogrywam właśnie Total War'a, a tyle. A propos tych miast, no to zauważyłem ostatnio, że gościu, który się zajmuje ich modelowaniem, zaczął pracę nad osadami dla Europy Wschodniej, więc wygląda na to, że dla Europy Zachodniej już zakończył, ale chyba nie chce ich, powiedzmy, udostępniać jednorazowo, a woli już skończyć wszystkie miasta i wrzucić pakiet w pełni skompletowany. No to tak, wracając do rozgrywki, mamy taką sytuację, że dzisiaj polujemy na Ajaccio, no i chcemy zniszczyć Genuę, ale jeszcze mają, no, przyczółek, zobaczcie, w Egipcie i to takie łatwe nie będzie, lecz mam nadzieję, że nasze ziomki z południa dadzą im radę, bo wiemy, że są w stanie naprawdę, naprawdę dużo armii wystawić. Też zauważyłem, że ludzie pytali w komentarzach, że im mod nie działa i tak dalej. Słuchajcie, ja nagrałem poradnik na kanale dotyczący instalacji tego moda, w którym uwzględniłem częste problemy, z jakimi możecie, prawda, kurczę, konfrontować podczas instalacji, jakie mogą sprawić, że gra wam działać nie będzie, więc wejdźcie na kanał, odpalcie sobie playlistę poradniki, no i tam sobie obejrzcie film dla tych, których nie działa. Druga rzecz to taka, że link do moda jest w opisie, też sporo osób pyta, czy to jest mod, czy jest darmowy i tak dalej. Tak jest, oczywiście, że darmowy, bo to jest modyfikacja. Wystarczy wejść w ten link, tam jest dokładnie też napisane instrukcja, bo to jest konkretnie link do spolszczenia, a nie do samego moda, ale przy tym spolszczeniu są podpięte pliki jakby modyfikacji, więc polecam się tym zainteresować. No i tak, Hanat Kazański tutaj jest, mają naprawdę fajne te oddziały. No i poluje na pewno tą Antiochię, bardzo chcę ją zdobyć. Tutaj widzimy, że Nicea chce się odbić, no i jednak uznali, że Trebizond nie będzie godnym cesarstwem i to oni muszą to zrobić. Natomiast to już widzę dwie armie, które na pewno to skontratakują, bo jeszcze Nicea ma oddziały przestarzałe, a Trebizond ma już te jednostki drugiego tieru. A propos jednostek, to za 20 tur wskoczymy w próg najlepszych oddziałów, czyli tieru trzeciego, na co czekam bardzo. Bardzo i najbardziej na świecie. A teraz, mając finanse, możemy sobie je wydać na jakąś tam ciekawą, powiedzmy, rozbudowę. No i gdzie byśmy to wydali? Po pierwsze, czy gdzieś się niepokoją? Tutaj jest lekki wkurw, ale to powinno się wybudować i sytuacja, mam nadzieję, że się ogarnie. Przy okazji mogę jeszcze to dobudować, no i będzie wtedy ideolo. Jedysan też ma problemy, ale to już zarządziłem całkowitą rozbudowę. W Ligurii brakuje żywności, no ale już się budują odpowiednie budowle, żeby to ogarnąć, a resztę finansów wydajmy, powiedzmy, na rozbudowę tych lokalnych budowli, tam gdzie mogę budynek zmniejszający korupcję rozwinąć, to na pewno jest czymś, na czym mi zależy, bo z tą korupcją no, są duże problemy, mamy obecnie w państwie, no, 27%, ale mielibyśmy znacznie więcej, gdyby nie właśnie te budynki, więc to naprawdę wpływa bardzo. A fajne jest to, że one nie tylko zmniejszają w danej prowincji, ale jeszcze w przyległych prowincjach. No i powiedzmy, że mamy osadę, którą otaczają cztery kolejne, no to czy ten buff 10 do przyległych się stakuje? Bo jeśli tak, to serio może to wpłynąć bardzo, bardzo korzystnie. No i co, tu jest armia, tu wszystko jest cacy. Jak tylko zdobędziemy do końca Genuę, czyli cesarstwo, no to może ruszymy jeszcze na Pizę i nie wiem, czy nie chcemy sobie dobić Syrakus, albo wtedy już wkroczymy ostro w kierunku Półwyspu Iberyjskiego i może pierwszym celem byłaby taka Aragonia, żeby jeszcze nie napadać Francji i Kastylii, które się biją między sobą, to ja wkroczę na zupełnie inny front. Zobaczymy, zobaczymy. No i ci wpłynęli, ale widzę, że Sycylia chyba za nimi płynie. Czyżby mieli wojnę? Możliwe, możliwe. No to krzyżacy idą na północ. To jest w ogóle mega fajna frakcja. Bardzo lubię krzyżaków. Kiedyś bym z nich chciał zrobić serię na jakimś modzie do Medievala. Oj, bardzo, bardzo bym chciał. A tak a propos moda do Medievala, no to przyznam, że się mega stęskniłem za Divide and Conquer, ale jednak no staram się cierpliwie, o, islam szyjski przyjęli, wow, to jest ciekawa sprawa, staram się cierpliwie wyczekiwać tej aktualizacji 5.0, no i zobaczymy, no może wyczekam, obym wyczekał, no i Beylikmen też powstała frakcja w tym miejscu, czyli ci ich wyzwolili, ale mają u siebie problemy z żywnością, no i ci już pójdą tam odbić całą sytuację, no i papież wyznaczył misję, kościółek, no dobra, no może zrobię.
Zaś tu, poproszę, na razie poczekamy, aż się rozbuduje ten... Nie, chwila. Aż się to rozbuduje na majątek szlachecki, później to wybudujemy. Chociaż w sumie jest sporo tutaj zadowolenia, żywności. Nie wiem, czy nie pójdę jednak najpierw w tą w bibliotekę. Tak, najpierw w bibliotekę. No i opactwo wyburzone, dalej je wyburzamy, tylko wtedy zabraknie nam żywności. To jest 40 punktów. No to nie, to musimy najpierw sobie zrobić to, a później pomyślimy o tym drugim. No okej. W każdym razie kolejne, zobaczcie, zgony niestety. No i masa budynków się wybudowała. Tu jest 30 punktów, od razu bierzemy sobie zwykły plac albo kopalnię żelaza. No i teraz pytanie, co byłoby lepsze? Nie wiem, czy z tego nie zrezygnuję. Bym tutaj zrobił plac, a tu zrobił tak kopalnię. I wiecie co, ja to zrobię. To zrobię w turze kolejnej, muszę pamiętać, żeby się tym zająć. Tu będzie mniej więcej cac. Mogę sobie jeszcze to ulepszyć i to plus, nie wiem, czy nie higieny. Nie, higieny jest dużo, to olejmy. Tu natomiast poproszę korupcję i poproszę, kurczę, z żywnością jest slipa, bo wyjdzie nas, nie, właśnie wyjdzie, że nam zabraknie, no to niedobrze. I pytanie, jak to ogarnąć? Nie wiem, na razie to zostawię. Później może farmę zrobię. Tutaj był plac Szubienic, Alba i Julia. Możemy sobie ten plac dalej chyba rozwinąć, ale najpierw wolałbym wszystkie te place na tier 2, 3 ulepszyć niż maksować na tier 4, bo no to jest dużo droższy w tierze 4, a nie daje aż tak wiele, jak to dawało na niższych tierach. W Poznaniu, o zobaczcie, tu jest tak, to zróbmy sobie coś takiego. No i świetnie. Tutaj budowa zakończona. Bagdad jest też naszym celem, ale najpierw zależy mi na zdobyciu Antiochii. No i ci ruszyli od razu na Sis. Może wyzwolą Cylicję? Nie wiem, może, czemu nie? Wacławie, ty jesteś w Rej i ty już możesz w sumie pójść na zwiat na wschód. Zobaczmy, co tam się w ogóle dzieje. Ciekawego, czy Abbasydzi mają armię w tamtym rejonie? No i ich jednostki to są dalej ten sam tier. Szpiegu, idziesz na północ do Bułgaru. I to należy do Imperium Górydów. Pierwotnie to należy do Bułgarów Wołżańskich. No i kolego, ty pokaż mi, co tu się dzieje. Co to są za wojska? Mają już, widzę, że fajniejszych szermierzy. Riba Uc, no niby lekko zbrojni. Dziwi mnie to, że Francja nie rekrutuje rycerzy. Bardzo mnie to dziwi. Nie wiem dlaczego. No mają fajną piechotę, ale no rycerzy tutaj no nie widać. A Nancy ma garnizon przestarzały. Szkoda też, że nie ma chłopów w tym modzie. Powiedzmy, że jak się pojawiają buntownicy, no to byliby to chłopi. To byłoby świetne. No i Orlean jest oblegany, ale sądzę, że coś to skonturuje, bo to jest słaba armia. Orlean ma garnizon dobre jakościowo. Może nie jest liczny, ale jest dobre jakościowo. No i uderzamy na to Ajaccio całe. Pokaż mi to Ajaccio. No i Ajaccio musielibyśmy rozegrać ręcznie. I macie spieszonych rycerzy. Dobra, sporo kuszników i to jest miasto, uwaga, tieru drugiego. To pytanie, czy chcę to oblegać, czy wiecie co, ja wolałbym to stoczyć w polu, więc ja ich sobie będę oblegał na spokojnie. Już też mam dostęp do tych cięższych wież i ciężkich taranów, fajnie. No to na razie zróbmy coś takiego. Po kolei, bez żadnych tam drabin, żeby nas nie zmiażdżyły kusznicy wroga. No i oby nam wyszli naprzeciw. A Sycylia, czy Sycylia się bije z Genułą? Tak, bije się, to... Wiecie co, obawiam się tego, że oni teraz sobie od portu płyną i nam osadę zarąbią. I tak może być, więc nie wiem, czy na pewno chcę to robić. No właśnie. Ewentualnie wtedy odstąpię, oni przegrają i wykrwawią garnizon. O, i to może być fajna rzecz. No to co, koniec tury. Lecimy do następnej. Postaram się, żeby ten odcinek był dłuższy, no bo nie ma filmów codziennie, to żeby chociaż były dłuższe, abyście mogli się nasycić, drodzy państwo. No i jednak poszli na dół. Krzyżacy idą w stronę Kijowa. Też piszcie, jakie byście chcieli obiektywy w tej serii. Czy mamy dążyć do podbicia całej mapy, czy jednak skupić się na, powiedzmy, całej Europie? Nie wiem, dla mnie, powiem wam, jest to obojętne. Jak w sumie będzie wam się podobało, to możemy, jak zrobiliśmy to... Grając mogłami też podbić sobie całą mapę. No i to się powiodło świetnie. Aragonia bije się z Almohadami. Trevir napadł na Genuę. No i zginął nam Boguchwał. To był zarządca Mediolanu. I to muszę tutaj kolejnego na pewno wyznaczyć zarządcę, bo no, to jest must have. W prowincji werbunkowej musi być. No i dobra, gdzie to jest? Lombardia. Niech to będzie ktoś, powiedzmy, ktoś fajny, uczony. I to jest Lombardia, świetnie. Damy już tak, żeby nie było ten edykt na podnieść pobór, na możliwości werbunkowe. No i zobaczmy, jakie mamy rzeczy ciekawe. Mamy pewnie coś co do technologii, czy nie? Nie, jest technologia, świetnie, więc bierzemy.
Dostaniesz też coś takiego i autorytet. Widzę, że ma lekkie problemy. Nie chcę też wyznaczać na siłę zarządców do prowincji, w których nie ma takiej potrzeby, bo wtedy uzależniam zadowolenie od zarządca. Tego nie chcę, bo to jest jednak mylące. W ogóle, co to słuchajcie za port? What the fuck? Jakie to zrobiłem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, to się robi lipa z higieną. Lipa z higieną, więc ulepsz mi higienę na pewno. No, i to taka lipa... Powiem wam, że nie mała. Nie wiem, czy sobie czegoś przypadkiem nie przebuduję na ten budynek ala... Gdzie to było? Cholera jasna. Nie na drukarnię? Na to, na gildię piekarzy. Na ten budynek zadaje mega dużo zadowolenia. No i nie wiem. Ewentualnie pozbędę się w całości kamienia. Wiecie co, wywalę na razie kamieniarza i zrobię to, dobra? Żeby nie było problemu. Następnie reszta jest zadowolona, fantastycznie. No ale co, dalej Ajaczy oblegamy. Tu widzę, że Nans jest cały czas oblegany. Podejdźmy pod Trevir i Antwerpia jest też oblegana przez samego króla francuskiego. No i wy werbujecie rycerzy i to już lepszych rycerzy. Fajni są, zobaczcie. Elektorscy rycerze. Szkoda, że Francja jeszcze ich nie werbuje, ale może z biegiem gry faktycznie się tym zainteresują. Dobra, Zygmuncie, ty jesteś pod Lyonem. No widzę, że w Paryżu stacjonuje pełna armia. No i Orlean nawet nie został zdobyty. Odpuścili, zobaczywszy tą armię. No to jeszcze interesuje mnie Antiochia. Antiochia ma tam armię. Nie wiem, czy na nią nie wyruszę po prostu, bo w sumie nie jest taki duży granizon. Byłaby to fajna bitwa. Co wy na to? No armia jest okej. Okay. Pewnie byśmy sobie poradzili. To pokaż mi na pewno garnizon. I tu widzę, że zobaczcie, na południu dzieje się grubo. Ładnie wjechali. No ale już idzie armia. No i tak, ty kolego idziesz na północ. Pokaż mi, co wy tu macie. Dużo łuczników. No dużo mają tych łuczników. Nie wiem. Wiecie co, boję się, że mnie wystrzelają. Raczej nie jestem w stanie chyba tego teraz zdobyć. Na razie odpuszczę. A teraz w tych prowincjach a la Frankfurt zrób mi szubienicę. To mi ulepsz. Wittenberdze już to się ulepsza, więc zrób mi coś takiego. I to mi ulepsz, no i w Brunszwiku powiedzmy, że mogę sobie w ogóle, what the fuck, aha, mam to, to w sumie nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić plac miejski, no ale na razie to ulepszmy. No i fajnie, bardzo fajnie, w takim razie czekamy sobie, tu jest slot, ale czekam. Na co czekam? Na co czekam, ludzie? A, aż to się ulepszy i wtedy się tym zajmę. Twardomir awansował. Fajosko, trzymaj sobie bonus do podatków i to jest ziomek w Tebrysie. Van jest już Trebizondu. Fajnie, że mam od północy sojusznika. To mnie cieszy. No ale Anatolia nie jest zjednoczona. Jakby całą Anatolię podbili, no to wtedy faktycznie ta chwała Bizancjum wkroczyłaby ponownie na ten wysoki, dawny, słynny poziom. Dziwi mnie też to, że krzyżacy nie mają odporności na wyczerpanie na śniegu. To jest dziwne jednak. No ci się tak będą wymieniali, co? No w końcu muszą stąd pójść, założę się. Ewentualnie, co wy na to, żeby zrobić zasadzkę i ich sprowokować? No ale z drugiej strony pytanie, gdzie ja kuźwa na pustyni zrobię zasadzkę? No tam za dużo drzew nie ma. Ewentualnie tu sobie stanę w tym krzaczku. Wiecie co, słuchajcie, zróbmy to. Może ich sprowokujemy, a no już się uda, czemu nie? No i... o matko boska. Tutaj rozwój się zrobił, to nam odblokowało, okej, plądrowanie, no nie będę plądrował, ale zostawmy na razie. No i w Genui idziemy w kierunku tego placu miejskiego, żywności jest bardzo dużo, więc ulepsz mi też to na pewno. I miałem też, pamiętam, że co miałem zrobić, miałem też, drodzy państwo, tutaj wyburzyć to do końca, no właśnie i zrobić ten plac miejski chyba o to mi chodziło wcześniej, ewentualnie, tak, zrobimy sobie plac miejski i nie wiem, czy tego nie przebuduję, bo to mi daje 4 zadowolenia, 4 higieny, chyba nie chcę, chyba wolałbym zrobić już tutaj plac szubienic, no, myślę, żebym wolał, no i ci się dogadali z górydami, dobra, a z kim ja się w ogóle obecnie tłukę się z abbasydami, no i możemy się w sumie tłuc, ci, no, kurczę, tutaj ci kramanidzi za mocnych trzymają. No i ten Beylikman też ze mną handlować chce. Dziwię się, że ja tak mało z tego handlu otrzymuję. Mam tyle surowców. To już jest prawie każdy surowiec w grze. Naprawdę bardzo mało. Weźmy tyle chociażby. No i jeszcze 20 tysiączków zostało. O, tu jest wolny slot, więc dawaj mi plac miejski na pewno. We Wrocławiu się rozwija elegancko. Stralsund właśnie... No lekko się nie rozwija. To co chcemy zrobić? Słuchajcie, mamy w ogóle coś takiego. Czy ja potrzebuję te pastwiska? Ni cholery ich nie potrzebuję. Wywal mi je, zrobię plac miejski. W Hamburgu natomiast możemy sobie to ulepszyć, żeby technologia szybciej zapieprzała. No i tutaj jeszcze daj mi. Tu jest plus 10 zadowolenia. No to chyba plac miejski. Handel. Handel w Skandynawii, nie wiem, czy historycznie kwitną, czy nie. Wydaje mi się, że nie, ale... czemu by go nie zrobić? No i tutaj za 8 tur...
Dobra, zrobimy sobie wiele wież, no i może to będzie takie klasyczne, brutalne oblężenie. Zobaczymy. Zaś tu, w tym miejscu, mi się lekko nie podoba sytuacja i nie wiem, jak to zrobić. Ewentualnie rzucę się na Sycylię, bo Sycylia ma tylko chyba jedną prowincję. No właśnie, ma jedną prowincję, ale ma też sojusz z Maurami. What the fuck? Okej, no to może jednak nie, to może na razie handel. Bez tam dopłaty, żeby nie było. Mam tam jedną armię, którą muszę zabrać gdzieś. I myślę sobie, gdzie by ją zabrać. Ewentualnie po prostu pod miasto i sobie tutaj stój w fortyfikacji. No i okej, czekamy. To biorą głodem za 3 tury, skapitulują, już chyba ponoszą wyczerpanie. No już, słuchajcie, oni są bardzo wyczerpani. Dziwi mnie to, że jeszcze tego nie zdobyli. Bez sensu, lekka strata czasu. No i mamy potop szwedzki na ziemiach francuskich. Wow. Dobra, ci wrócili do Orlanu. Ci się tam cofnęli chyba na północ, ta armia stąd. No to zobaczymy zaraz, co tutaj szykują ciekawego Szwedzi, bo to mnie ciekawi naprawdę bardzo. No i jak tam Anglicy, kiedy w końcu przejdą do akcji, bo czekają, nie wiem, na co czekają, mogliby teraz, jest idealny moment na agresję na Francję, kiedy mają, no, mega duże problemy. Jeszcze ja wkroczę, to w ogóle będzie totalnie przerąbana sytuacja. No bo Kastylia chyba już się dogadała z Francją. Nie pamiętam. Wcześniej mieli rozejm, ale nie wiem, czy on przypadkiem nie powrócił. Teraz Toulouse przejęła miejsce Kastylii w tym konflikcie. No zaraz zobaczymy. No i pytanie, co tam... O! Udało się! Dobrze! Oczywiście gramy. Nie wiem, czy to nie jest pierwsza zasadzka w tej kampanii. Osobiście mało korzystam z tej umiejętności. To się przydaje w sytuacji początkowej, kiedy macie jedną armię, wróg też ma jedną armię, ale jeszcze jest w mieście, no i ma garnizon. No i ciężko jest to zdobyć, więc najlepiej za użyciem zasadzki wywabić go z miasta, no i wtedy rozbić. Zasadzki są dużo bardziej korzystne w Warhammerze, zauważyłem. W sensie tam się z nich lepiej korzysta, bo komputer cholernie głupieje, no i daje się dosłownie wybić, wystrzelać. Tutaj, no nie do końca. No i okej, jesteś tak ustawiony. Oto kawaleria, myślę, że stąd uderzy na 100%. Zróbmy tak, dwa oddziały z góry, dwa oddziały z dołu. Tu na pewno poproszę halabardy mocno rozciągnięte gdzieś tak, z góry też. Z tej strony dajmy sobie łuczników, dajmy dwa razy włócznie w ten sposób. Dwa kolejne włócznie, oddział włóczni gdzieś tutaj. No i szermierze, jeszcze niech wesprą kawalerię, a generał sobie z tyłu w lesie będzie stał, trybusze też niech z tyłu stoją, ale niech nie strzelają wyjątkowo. No i dobra, zaczynamy ludziska, zaczynamy. Let's go, do boju. Ty na króla, ty tam lecisz. Okej, ty gdzieś tutaj. Ty w dół. Zobaczcie, mierzymy ich bardzo brutalnie. W ten sposób wy włócznicy na tamtych, wy gdzieś tutaj, wy też do taką najazdą. Są tak osaceni, nie są w stanie niczego zrobić, dosłownie niczego. Nic a nic, ale tu się nam na plecy ładnie wbiją. No i pokaż mi to, nagła szarża. No i to jest prawdziwa zasadzka, ale jakie to macie ładne pancerze. Jakie złote. Oj, oberwał, naprawdę bardzo fajne. No i dobra, ty kolego możesz się zbliżyć do przodu tutaj, wy przechwyćcie tamtych od razu. Ty, tej jazdowa niego nie ma sensu, wolę, żeby trebusze ją wystrzelały, to są konni łucznicy. No i moi łucznicy też, macie za zadanie ich ogólnie wystrzelać. Więc nie gonimy, zamykamy formację cały czas, ci się wbili idealnie na formację, więc świetnie. Także kawaleria, no, spisała się na medal. Szkoda tylko, że tutaj komputer zasadzki przegra w zasadce, no to normalnie... Dalej, wiecie, może funkcjonować. Nie podlega jego armia rozsypce. To jest lekki problem. A tu do przodu, bo widzę, że atakują nasz chyba trebusz. No i tu pięknie ich zamykamy. Tam się nawet odwracać nie musisz. Po prostu ich napadnij klasycznie. No i ci nas, zobaczcie, beduińscy obijają. Ale powinno być wszystko w porządku. Dobra, ty bij tamtych, to zasadzka. No, kto by pomyślał, że to jest zasadzka, ludzisko? No, kurczę, kto by pomyślał? Dobra, no i tych już będziemy kasowali, więc ty bijesz ten oddział. Każdy niech sobie fokusuje jedną jednostkę. I to będzie szarża? Poważnie? Okej, no to idź tam, do góry. Ty możesz na plecy wbić się tym tutaj. Fajosko. No i zobaczcie, szybka, nagła, brutalna bitwa. Bez litości, wrogi wódz Polek i chyba to będzie panika, ale żeśmy ich sprytnie zmiażdżyli. Ale dziwne, że się udało, wiecie, taka zasadzka, że przecież, no, jak już to mógłbym z tej strony atakować, gdzie jest las, a nie z otwartego pola. Lekko jest to nieprzemyślane. No i wygląda na to, że mamy zwycięstwo. Tu jeszcze żyje kilku, widzę, że łuczników, tam 22 najemnych syryjskich Ashire. Ale... chyba spankowali. Nie, jeszcze nie spankowali, ale to tak. Kawaleria ich sobie dobije. Czym prędzej uciekinierów, chociaż tu już chyba dobiłem większość. Nie wiem, czy jest sens ich
dobijać. Może do oddziału na środku, jakie są, to ich sobie faktycznie dobijmy, ale resztę nie ma sensu, zobaczcie. Tam na 20 też dobijmy, ale to oddział tam po 10 totalnie olewamy. Nie ma sensu tracić tyle czasu na takie rzeczy. Świetnie, więc przyspieszmy. Fajnie, z mojej strony, no strategię tam pomyśliliśmy. Tutaj ta piechota i ci halabardnicy i te włócznie dostały szarże od jego jazdy. No i lekko nas tym samym pokiereszowali. A przypominam, że mi zależy na tym, żeby Antiochię zdobyć, żeby tam wyzwolić hrabstwo Antiochii. Czy tam księstwo, ale chyba to było historycznie hrabstwo. No, nie, na pewno to jest hrabstwo, jeśli nie, no to poprawię w tłumaczeniu. Bo też dziwnie brzmi księstwo Antiochii. No dziwnie. Hrabstwo dużo lepiej by brzmiało. No i faktycznie jego lansjerzy lekkozbrojni całkiem okej sobie poradzili. I zostało ich niespełna 10%. Czy się przegrupują? Chyba chociaż tak, co dzieło tej jazdy przeżyły. No to ja się wyleczę. No i jeszcze masz jedną armię, koleś. No dobra, i widzę, że... O, rzucasz mi wyzwanie. A nie, przepraszam, atakujesz mnie, dosłownie w wsparciu, ale to będzie przeprawa przez rzekę, zobaczcie. Więc mogę spokojnie brud rzeczny obstawić. Macie dużo strzelców, ja mam mniej. No to nie byłaby łatwa bitwa. Widzicie co, nie wiem, czy jestem w stanie, bo mam zbyt ciężkie wojsko. Niby jestem brud rzeczny, ale co z tego, jeśli oni mają strzelców i nas wystrzelają? No właśnie, co z tego? Nie, słuchajcie, cofam się pod miasto. Do Aleppo. Spieprzamy stąd i... Okej, okay, wycofali się, ale jedną armię zostawili. Świetnie, to ja ich tam pojedynczo rozbiję. No i Sis już będzie zaraz odbijany. Doskonale. Brabancy separatyści pokonani. Hanat Krymski, frakcja powstała. No i młyn wodny wyburzony w Grazie. To tutaj na pewno plac miejski zwykły. Pola wyburzane w Mecklenburgii też zwykły plac miejski. Zrobimy sobie majątek szlachecki. No i kapliczka w Toskanii. Trzaskaj mi od razu zwykły plac, a tutaj powiedzmy, że... Co to mogę zrobić w zasadzie? Może przemysł tutaj zrobimy? W sumie mam wszystkie te fajne budynki. Chyba przemysł, co? Tak, przemysł niech się rozwija. No i powiadomienia widzę, że jakieś tam są. To chyba chodzi o... wrogów zabitych w boju. No i ci odpuszczają, wypływają na morze. Powodzenia życzę w takim razie. Mam 10 koła jeszcze. Jak tam ma się Aydab? Aydab no, nie ma się za bardzo jak. Panowie, czy możecie się wywiązać z tego, że dołączyliście do wojny za pieniądze? No panowie, no błagam was. I... What the fuck? Co? Skocja to zajęła? Okej, no co jak co, ale tego bym się nigdy nie spodziewał, że Szkocja zajmie prowincję w Nubii. Wow. Może wyrozumie, by się chcieli niska. Szkoda, że jest niska. No to grubo się dzieje. No i tych moglibyśmy tak naprawdę zaatakować i kawalerią rozbić. Mają dużo strzelców. Byłoby fajna bitwa polowa. W zasadzie czemu nie? No to zróbmy jeszcze bonus taki, siłę ostrzału. Myślę, że chętnie coś takiego zrobię. Dobra, tutaj tak. No i zaczynamy sobie fajną bitewkę polową. Lwy Szachady. Liczebnie stoimy na podobnym poziomie. Jest fajna płaszczyzna. Fajna, przepraszam, nie płaszczyzna, a teren otwarty bez drzew. Ale na środku, po mojej stronie są góry. No to rewelacja. Rewelacja, dajmy tym niewiernym nauczkę. Myślę, że sobie jeszcze dzisiaj nagram jeden odcinek. Nie wiem na kiedy, bo plan jest taki, że wy to widzicie we wtorek, bo dzisiaj streama raczej nie ma we wtorek. No i kolejny odcinek może być dopiero, nie wiem czy nie w piątek, bo środę, czwartek chyba będzie stream. No zobaczymy, ale już nagram, żeby mieć zapas zrobiony. I to są takie pola uprawne. Widzę, że się ustawił na samym końcu, kolega. No dobra, no to trebusze tutaj. Strzelcy na przodzie. Te halabardy wydaje mi się useless. Ale jak tylko opracuję te lepsze jednostki, to też moja armia zostanie poddana reformie. Więc o to się nie martwcie. Zaczniemy wyrobować już inne lepsze oddziały. Dobra, tylko nie wiem, czy zaraz nie zrobię takiego myku, że nie zacznę wyrobować na siłę oddziałów tej chrągwi krakowskiej. Tylko po to, bo wiem, że później ona chyba jest normalnie, jest limit na tą jednostkę. Okej, okay, to ustaw się tutaj, przed wami wszyscy łucznicy. Mój komputer, czy ty będziesz chciał zająć pozycję na wzgórzu, czy raczej nie? Nie sądzę, żebyś chciał, ale może będzie chciał. Włócznie tutaj, wy przedłużyć linię, piechota po dwa oddziały gdzieś, tak? Oni są wyczerpani całkowicie. No nie wiem, czy nie wystarczyłaby zwykła szarża. Zobaczmy, no bo idziesz gdzieś naprzód. No idziesz na to wzgórze. No dobra, to zapraszamy. Ja tam oczywiście... też chętnie im wyjdę naprzeciw, może z tej góry nawet zejdę. A, bo już są tutaj, no to świetnie. Więc będzie, zobaczcie, bitwa w tej kotlinie pomiędzy górami. No taka kotlina, no może nie do końca kotlina, ale nizina. No i dobra, wy wzmocnijcie tutaj linię, nawet jeszcze się bliżej podstawcie gdzieś w ten sposób. Wy dokładnie to samo, tak się ustawcie.
No i łucznicy w luźnym szyku, panowie, do przodu, rozstawić się w ten sposób. Tutaj widzę, że mają dużo jazdy, są no, lekko zbrojni, ale jednak jazda, wiecie, że jest groźna. No i spowolniamy tempo ponownie. Włócznicy wszyscy mają mieć formację, więc sobie to odpalacie. Szermierze jeszcze nie, nawet mogę już wysłać. Nie, jeszcze poczekam z tą jazdą, aż wejdą w zasięg. I tutaj dokonajmy kontry w ściana tarcz. W ściana tarcz. Pokaż mi zbliżenie. Panowie, zwężyć szyki, zwężyć szyki. Jazda już zjeżdża. O, widzę, że wspierają się strzałami. Ale szans nie mają. Teraz drugi oddział jazdy, niech sobie jedzie na tamtych. I tu jest lipa, więc no idź tam, biegnij. Tu się w nas wbila, to są włócznie, damy radę, więc nasza kawaleria niech idzie do przodu. I nasi szermierze niech powoli zawężają szyk w ten sposób. Tutaj nie mają szans, to był atak dosłownie samobójczy. Wy do przodu na pomoc. Fantastycznie, teraz ty się wbij gdzieś tam. No i myślę, że możemy do nich iść naprzeciw, co wy na to? Nie ma co chyba zwlekać, po prostu atakujemy na chama i do przodu, na chama i do przodu. Wy gdzieś tam też idziecie, jazda ma iść na łuczników cały czas, to się nie zmieniło. Żeby nie było, łucznicy, o, będą strzelali, więc też superancko. No i świetnie, i tu będzie szarża, ale no tu też jest dobrze, więc wy do przodu na te włócznie, teraz łucznicy. Oberwam, ale nie rozciągnąłem się kawalerią, szkoda. Gdybym się rozciągnął, no to cały oddział dałby się pewnie zmiażdżyć, a tak... No, lekko ta szarża im... Powiedziałbym, nie wyszła. Wow, chyba pierwsza szarża nie wyszła tak doszczętnie, zobaczcie. Totalnie nie wyszła, no to zrobimy taki myk, wy zbiegajcie na dół. Wy na tych ormiańskich łuczników. Dobra, wy na dół tędy. Wy też w dół biegnijcie, pokaż mi tą walkę z tymi ormiańskimi. Ciekawi mnie, jak oni operują orężem. O, pięknie, nasz go dźgnął dobrze. No i powiem, że jakoś bardzo się na tle naszych nie wyróżniają ormiańscy. No, no jest to takie połączenie typowo Europy z Azją, ale jednak uważam, że chyba no bardziej dominuje tutaj ta Europa mimo wszystko. Dobra, wyjdzie się gdzieś tam dalej, wy też goń się. Generał, niech też ruszy do boju na łuczników, co będzie tam czekał, cholera. Koleś, do roboty ruchy. I tu od jeden oddział widzę, że ma lekką lipę. No to wy im pomóżcie. Wy się może cofnijcie, bo to są ci ormiańscy znowu. No i ty, chłopie, się w ogóle nudzisz. To lecisz tutaj na ten oddział. Świetnie, tam nasi zostali złamani, szermierze, to, więc wsparcie takie robimy. Wy zbiegacie niżej tam. No i są już otoczeni prawie, że maksymalnie. Teraz chciałbym, żebyś tu jechał, bo tu już wszyscy są podobijani. Doskonale, 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 doskonale. I łucznicy dalej ich strzałami zasypujcie dobitych turkmeńskich konnych łuczników. No fajna bitwa, powiem, fajna bitewka, żeśmy ich tak nagle zaatakowali. Dobra, myślę, że strategia, że najpierw przyjęliśmy impet jazdy, potem od razu kontra, no i tą kontrą już domykamy do samego końca. To jakże brutalne starcie. Widzę, że te rusze walą prawie w naszych. No to stop. Łucznicy mogą strzelać dalej. Ty żeś dobił tamtych. Tutaj wygramy na pewno z tym jazdem, ale dobrze się trzyma, naprawdę. Mega solidny oddział. No i świetnie. Lecisz dalej. Ty już możesz iść w tamtym kierunku. No, ten generał jest obecnie przechwycony. Jest to mocna jazda, ale z piechotą do walki z jazdą przystosowaną szansy nie ma. What the fuck, jakie tarcze fajne. Patrzcie na to, zarąbiście wygląda, bardzo ładne modele. Ostatnio się śmiałem, że w Warhammerze trzecim oddział kozaków ma tylko dwa warianty tarcz. No, no niestety, tylko dwa, trzecie, jeden oddział ma tylko dwa warianty tarcz. A na tych modach to Atyli to mają, kurczę, co drugi oddział ma inną tarczę. No i to jest szacunek. To jest super rzecz. Dobra, ty goń tamtych, bo żeś się tak nagle zatrzymał. No kolego, lecisz dalej, wybiegniecie w tamtym kierunku, no ten generał został wybity, ale chciałem, żeby go łucznicy, już tak na amen, dostrzelali i też artyleria, żeby cały oddział wyciąć i taki już podlegnie rozsypca, ale chciałem cały, tak do końca, żeby było to potwierdzone, no i sobie wspólnie wroga dobijmy, co wy na to, zawsze to wycinałem, a może teraz wyjątkowo nie wytnę. Superancko, superancko, superancko. No, jak tam w ogóle... generalnie oceniacie zwiastun serialu Władcy Pierścieni od Amazona. No powiem wam, że z tego co widziałem, to się mocny tam hejt polał, naprawdę mocno się polał hejt. Przede wszystkim za to, że się odbiega od no, twórczości Tolkiena i chce się to na siłę zmieniać. No i był mega mocny spam w komentarzach, gdzie ludzie cytowali tam słowo Tolkiena, że zło nie może powstać, a może się z czegoś innego tam przeinaczyć. No i chodzi o to, że wiecie, że Amazon nie mógł stworzyć czegoś złego, a to, co już było dobre, pogorszyć. No powiem tak, no, ja naprawdę nie rozumiem, po jaką cholerę na siłę, no nie chcemy ich tu jeszcze zmienić. No wiadomo, poprawność polityczna, oczywiście, ale po co? Szczerze? No nie wiem, kurczę.
To tak jakby był serial, no nie wiem, o Mongołach, no i tam byliby, kurczę, Europejczycy w armii mongolskiej. No może jakiś, wiecie, tam podróżni się znalazł, jeden na tam 100 tysięcy, no ale kuźwa. No goddammit, ludzie, szanujmy się. Z kolei powiem, że w tych tureckich serialach to działa na odwrót, bo tam, o dziwo, większość, dużo bardzo umieszczają, powiedzmy, ludzi o takiej typowo europejsko-północnej cerze, czyli tam w Londynie niemiecka, czy więc... W Turcji poprawność polityczna działa dokładnie w drugą stronę, ale tam powiem, że staram się to wyjaśnić, bo chociażby w tym serialu, co wam mówiłem, że oglądam o tam Azji Centralnej i tak dalej, o tam kaganacie tureckim w 8 wieku, no to tam jest jeden gościu, taki typowy rasowy blondyn, wiecie, że niebieskie oczy, jasne blond włosy, ale no wyjaśnienie jest takie, że żoną Hana była rusińska księżniczka. No, no i spoko, spoko. Rusińska jak najbardziej pasuje. To jest, wiecie, tam okres, gdzie to byli znani jako Waregowie, czyli ci wikińscy osadnicy. No i pasuje, zajebiście wyjaśnione, nikt się nie czepia, prawda? Spoko sprawa. Dobra. No i co, tutaj czekamy, tu czekamy. Mamy jeszcze 10 koła w skarbcu. Wrocław. O, dobra, Frankfurt jest taki, Praga jest taka, no już chyba w większości prowincji mamy to wybudowane. O, dzień dobry, tu nie mamy. Aha, proszę, proszę, i tu też mam slota na coś takiego, na plac targowy, więc zróbmy go. No i puszczamy tur do następnej, Maćka awansował. Też niektórzy mówią, że jak ktoś, wiecie, narzeka na takie rzeczy, to o, rasista, rasista. Jaki tam rasista, ale no, kurczę, jakby był film o jakimś imperium afrykańskim. No to co, no to powiedzmy, że... No nie wiem, jakby, poczekajcie, jakby to mądrze ubrać w słowa. Byłby film o jakimś imperium afrykańskim, nie wiem, imperium Mali na przykład. No i tam, kurczę, byliby jakiś syn tam, nie wiem, króla, cesarza, nie wiem jaki tam był konkretnie ustrój. No to byłby tam kultury europejskiej, prawda, z wyglądu. No to też myślę, że ludzie by się czepiali, raczej by to nie chodziło o rasizm, a o fakty, tak, o fakty. O Boże, te jednostki, pamiętam, słuchajcie, mam flashbacki co do tych jednostek, to jest tak mocna i tak bardzo niezbalansowana jednostka. Serio, nie ma większej potęgi niż ta piechota z ognistymi lancami, naprawdę, to jest cholernie mocne. Okej. Ja wręcz uważam, że to ma odwrotny efekt od zamierzonego, bo to wskazuje, że ma na celu, żeby zapanowało szczęście, tolerancję i tak dalej. No a raczej z tego tytułu, no właśnie się pojawiają, bo ludziom się to nie podoba, to się kłócą i tak dalej, powstają, o, gdzieś tam na północ poszli. Te, nie konflikty, a powiedzmy spory osób, które to bronią, z tymi, które to krytykują, no i to gorzej wygląda. Gorszy daje efekt niż był zamierzony, zdecydowanie gorszy. Dobra, misja się nie powiodła, okej, i postulat, cholera, faktycznie ten papież, bo może mnie lekko denerwuje. No i w Saksonii niedobrożywności, ale to już powinno sytuację załagodzić, więc tak, tutaj widzę, że bawią się z tym, nie wiem dlaczego się z tym bawią, ale okej. Cofnijmy się do Tournai, no i Szwecja chyba dostała soczysty łomoc wraz z Brabancją, ale też armia francuska wyparowała, więc no chyba się wzajemnie wykrwawili. Zobaczmy miasto. Zobaczcie, drodzy państwo, Francja doszła w technologii do jednostek trzeciego tieru. Wolni łucznicy. Jak to tłumaczyłem, to miałem problem z tym tłumaczeniem, bo to chodziło o tam, powiedzmy, była jakaś taka formacja i to jest tam francuskie słowo. No i to postanowiłem przetłumaczyć, bo tam na jakichś źródłach znalazłem, że wolni pasuje, że wiecie, oni są wolni, że wolno biegają, ale miało to jakieś tam swoje znaczenie. Potrafię wam teraz tego przytoczyć, ale może ktoś ma pojęcie, to się tym zajmie. Arbaleci. Kurwica. No, Francja, szacun. No to powiem, że wojna z Francją będzie dużo ciekawsza niż myślałem. Zdecydowanie dużo ciekawsza. Nie wiem, czy ja chcę tam, a to Ajaccio cały czas tak brać. Kurczę, najchętniej wziąłbym to na automacie zagrał, albo doślę drugą armię i tyle. No tak, pizę już się nie... Wiecie co? Słuchajcie, doślę drugą armię, żeby nie było problemu. To doślę może was, więc zejdźcie na morze szybko, no i wbijacie sobie tutaj. No i może teraz będzie lepiej, będzie łatwiej, zobaczymy. Genua już się ustabilizowała. No to dawaj mi coś takiego. Buduj. Kasy jest dużo. Zatem tu na pewno poproszę. Co ja tu poproszę takiego? No właśnie, to jest pytanie. Co ja tu poproszę? Nie ma buntów. No to możemy pójść chyba w handel, co wy na to. No, w handel, jeszcze bardziej w korupcję, w splicie. To źle brzmi, jak mówię korupcję, ale no wiecie, że chodzi mi o to, że, o budynek antykorupcyjny, ale no tak to brzmi. Tutaj na pewno coś takiego poproszę. Zabraknie żywności. No to nie poproszę w takim razie. Szkoda. Tu jeszcze będzie wolny slot na korupcję i mogę to wyburzyć, żeby nie było problemu, więc na pewno to mi wyburz. Tu z kolei zrobimy sobie
Drodzy Państwo, a to patrzyłem chwilę temu. Alba Julia jest slot na plac targowy. No i w Krakowie. W Krakowie bierzemy biblioteczkę. Tak, musi się. Przepraszam, w Pradze. Biblioteczkę. Myślę, że w Krakowie. Ale w Krakowie wiecie, byłaby fajna biblioteka. Zaś oni mają jeszcze oddziały takie. A pokaż mi teraz tych tutaj. Wy jeszcze macie drugie. No to Francja jest jak na razie chyba najlepiej. Powiedziałbym rozwiniętą frakcją. Nawet słuchajcie, ja jeszcze nie mam tych jednostek, a Francja ma. Serio, dobrze sobie z tym radzą, ale muszą sporo, zgaduję, że budować w takim razie bibliotek, że im to tak zapieprzę, zobaczmy sobie. To macie coś takiego, stado bydła, no tu niby niczego nie ma, wtórne natomiast, wtórne też nie widzę. No i zobaczcie, żandarmi, mogliby wyrobować ich, a nie wiem czemu nie wyrobują. W Paryżu, no Paryż to jest mega wielka metropolia. No też wszędzie mają tych żandarmów i ich kurczę nie robią. Wolni chyba kusznicy tym razem. Może wrócę do wiecie, oryginalnego nazewnictwa po francusku, bo to w sumie dziwnie trochę brzmi, wolni. No czasem staram, kiedyś miałem taki problem, że starałem się wszystko na silnie przetłumaczyć na polskie, ale jednak te niektóre, powiedzmy, słowa... Może niewolne teraz, zaraz chcę powiedzieć wolne. Niektóre słowa o znaczeniu... No Jezu, jak to się mówiło? Poczekajcie, bo się wytrąciłem. A no goddammit. Może zaraz mi się przypomnie, to wam dopowiem. Poczekajcie, pomyślę chwileczkę. No autentycznie myśl przepadła. Jak kamień w wodę, niczym jedyny pierścień. Elektorat Perwiru chce paktu ingresji, ja nie chcę. Olewamy. Co ja chciałem powiedzieć? A własny, że wyraz tam, wiecie, własny, czy jakoś tak. No to wolę tego jednak nie tłumaczyć teraz, bo nie ma sensu i obecnie jakie poprawki, tam nowe zmiany, nowe jednostki tłumaczę, no to powiem, że zostawiam wyrazy tak, jak to wyglądało oryginalnie. W sensie, jak sam wiadomo, tam Spearman, no to wiadomo, że tam włócznicy, ale na przykład jakaś jednostka, co ma jakąś Bondir, no to tego Bondir, no nie staram się tłumaczenia na polski, co to znaczy, bo może to znaczy po prostu jacyś włócznicy, nie wiem, starczami, więc tego nie tłumaczę. Tak mówię teraz przykład, bo to pewnie tak nie, tego nie znaczy, ale... Ale dla testu. I Nancy padło. Nancy padło, jak tam armie francuskie po broju włócznicy. No pytanie, czy zaczną faktycznie z tych jednostek lepiej korzystać, bo obecnie jeszcze mają armię na takie przestarzałe i to bardzo przestarzałe. W patchu zrób mi coś takiego na pewno. To mogę sobie niby ulepszyć, ale nie wiem, czy chcę. Wiecie, zróbmy tak, to ulepsz i to ulepsz. I będzie dobrze. Kompas się zrobił. Professional Armies. Professional Armies za 14 tur. Oj, czeka mi to bardzo. Z naprawdę gigantyczną niecierpliwością. Zrób mi jeszcze to. Też te budynki związane z kulturą. Nie z kulturą, a uniwersytety dają kasę poza samym w sobie opracowywaniem technologii, więc fajna sprawa. No i idziemy sobie tak o podajaczy. Widzę, co ja chyba to wezmę na automacie, bo osobiście nie chcę mi się grać tej bitwy ręcznie. Naprawdę, wezmę to na automacie. Zdecydowane zwycięstwo, okupacja. No, i cholery. No i cesarz padł. Ty tam uciekasz, chłopie. To mi napraw, to niech zostanie, to wyburzaj. To wyburzaj, to wyburzamy, 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 wyburzamy. No i co tam ciekawego jest w Aydabie? No to w Aydabie jest mało ciekawie. Więc czy ktoś z okolicy mógłby mi pomóc w takiej wojnie? Ja mu dużo zapłacę, powiedzmy, za dołączenie do tego konfliktu. Załóżmy, no ty masz mało kasy, więc jego będzie się dało przekupić. Jeszcze nie teraz, ale będzie się dało na pewno. No i z nimi się musimy koniecznie dogadać. Musimy naprawdę z nimi się dogadać. Ale to, że już... O! Pokój nie. No to w turze kolejny spróbuję. Ale to, że już Francja ma te lepsze jednostki, to mi się podoba bardzo. Chociaż wolę, że wszystkie frakcje w jednym momencie miały te lepsze jednostki i byłoby to jeszcze ciekawsze. No tak, Mosul ma nadwyżkę, więc zdziabni mi na pewno plac. I jeszcze Mecklenburgia. Stralsund ma nadwyżkę. Tu sobie zrobimy coś w turze kolejnej. Na razie i tak nie mam jeszcze pieniędzy. Dobra, koniec tury. Gubernatorze, trzymaj to. Trzymaj autorytet, żeby się nie buntowali. No i Mediolane Scacy. Mam już bombardę. To sobie też mogę już, zobaczcie, ulepszyć w każdej chwili. To dopiero będę mógł za jakiś czas. No mi to zdecydowanie podniesie jakość werbowanych przeze mnie jednostek. Więc w tej turze zajmę się rozbudową naszego głównego centrum werbunkowego. I agentów nie ruszę przy okazji. Ale to nie istotne. Jest to bardzo mało istotne. No, i widzę, że jeszcze mają separatystów. No może ich ktoś teraz zdeklasuje, bo nie mają już żadnej osady w Europie. No i będą jajce, jak wybiorą Genuę, która jest w Egipcie jako cesarstwo. Będą mega wielkie jajca. No i ci widzę, że tutaj robią takie sprawy. Trebizond odbił Sis. Gratulacje. Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Okej. Okay. I uwaga, jak tam elekcja?
Ci się dogadali z Gruzją. I co, nie było elekcji? Czy to nie był cesarz? Nie, no wydawało mi się, że był cesarz chyba. Wyburzenie zamku. Czy ja to sobie wyburzyłem? Ja pierdolę, no brawo, no ja na kretynie jeden. No to słuchajcie, fail zrobił niesamowity. No ale kij z tym, to mi też wyburzaj. To wyburzamy, czyli to jest Korsyka, na górze, na dole jest Sardynia. Dobra, postaram się zapamiętać, postaram się, ale nie wiem jak to wyjdzie. W Mediolanie ulepsz mi to na pewno, to mi też możesz ulepszyć, żeby higiena była jeszcze na zapas większa. No i po kolei lecimy. Stralsund, chcę to. I chcę jeszcze zrobić sobie zwykłe jednak pastwiska. To mi też ulepsz, świetnie. Steria niedobro żywności w Grans. No to rób mi od razu to, no i nie będzie problemu, to mi też rozwin i będzie wszystko cacy. No to tak, Orlan padł z tego co widzę, nieźle. Tutaj Antwerpia jest odpuszczona, ale Nancy zostało zdobyte, myślę, że szybko pewnie to powinni przebudować, chociaż kasy mają mało, no i jest takie jako bezprawne terytorium. No to zobaczmy, pięknie, ty idziesz do Anglii, ty z kolei idziesz, nie wiem, pod Antwerpię. No mogliby już się przebudować i to lepszą jazdę wyprowadzić, bo po cholerę te gówniane początkowo oddziały wyrobiłem. Nie rozumiem tego. Po co? Po jaki sens tego jest? Nie ma żadnego ludziska, nie ma żadnego. Dobra, dobij mi tych dziadów, to cesarstwo, wiecie, ani święta, ani kurczę, rzymskie, co najwyżej niemieckie. Okej. No i teraz wracamy sobie do Genui tą armią. Wy jesteście w pełnym zdrowiu, więc idziecie do Mediolanu, tam się dowerbujemy. Przy okazji awansujmy sobie tego dżentelmena i... No i naprawdę cesarstwo jest... Wow. Nie no, wow. Dobra, no w takim razie... A co to jest? Szkocja? W ogóle co ta Szkocja robi? What the fuck, ludzie? No nie czuję tego totalnie. Czy chcecie za, powiedzmy, tyle kasy, wiecie, że zarobiliście chyba? Wysoka. No i jeszcze dołączycie do wojny z tymi dziadami. Niska. No to normalnie wam zapłacę kasę za rozem i postaram się was przekupić na to. Dobra, teraz pokaż mi agentów. No tutaj Bagdadu raczej szybko nie zdobędę, tak mi się wydaje. Coś mi się zdaje. Prawdopodobnie tak będzie. Antiochia też się jeszcze broni, ale wiecie co? W sumie to mogę zrobić kolejną zasadzkę. Zróbmy. Może uda się ich złapać. Czemu nie? Spróbujmy. Następnie ty, kolego, idziesz na Kaukaz niżej. No, Górydzi to w ogóle jeszcze chyba mają oddziały... Znaczy, to w ogóle mają pierwszy tier, to mnie też rozbraja. Zaraz dziwne, jest bardzo dziwne. No tak, ty możesz udać się, nie wiem, w głąb Persji. Pozwiedzamy sobie, może coś ciekawego znajdę. No i co te za powiadomienia są? Co to jeszcze tu wyskoczyło? Aha, takie coś. Dobra, czy gdzieś się buntują? W Aleppo się buntują, ale minus 2, nie ma tragedii. Jedysan. Dalej się buntują. No to trzeba będzie to ogarnąć. A reszta jest raczej zadowolona. Styria ma problem z żywnością, ale to już, zobaczcie, staram się załagodzić. Świetnie. Świetnie. Pomyślałem sobie w ogóle, że chyba... rozejm. Nie, kolego. Ja teraz to chcę cię zmiażdżyć. Do końca. Tego nie chcę. Pomyślałem sobie, że mogę wrócić do formatu, który kiedyś robiłem na YouTubie. Mianowicie, że nie robię tylko jednej serii odcinkowej. Powiedzmy, teraz obecnie są dwie, jak wiecie. Czyli seria z Attili. No i seria z Warhammera. No i myślę, że jak skończymy Attilę, no to żeby Warhammer nie był sam, o, odkryli zasadzkę, no to może sobie zaczniemy coś innego. Dodatkowo, jakąś Mediwala dwójkę. Żeby nie było, dzień dobry, no goń. Jak sobie stanęli nas broniąc. No więc czemu nie? Uważam, że to byłoby w miarę takie okej. No i zasadzka udaremniona. Ciekawe, co by się w ogóle wydarzyło, gdybym nie miał żadnego dowódca. Musiałbym jakiegoś postawić. Nie mam pojęcia, czy by się gra nie zbugowała? Trochę dziwne. Frakcje zniszczone, mnóstwo separatystów, dużo intruzów, wyburzanie na Korsyce, więc to mi od razu będę musiał przebudować. To mi zrób tak, higiena, pastwiska, czy pastwisk jest, nie potrzebuje, świetnie, więc Korsyka ogarnięta. No i niedobór najemników, no to teraz mając 40 koła w kieszeni, musimy, że tak powiem, zapłacić tym panom, którzy widzę, że już odbili Skotów, ale co to Skoci robili, nie wiem, chyba w kolejne krucje to się bawią. No to ja wam zapłacę kasę na zmiażdżenie tych dziadów. Dam dużo, zobaczmy, czy w ogóle się zgodzą za maksymalną sumę. Nie zgodzą się, a za, powiedzmy, jeszcze większą. Markowana? Nie, no to wiecie co, ja pozbieram i ja im dam tą kasę. Przy okazji pokaż mi obecnie korupcję. No i zobaczcie, spada, korupcja naprawdę bardzo spada teraz, co jest fajne. Ty wbijaj do Mediolanu, świetnie, możemy się przetrenować na już lepsze pancerze, ale ja na razie chcę... i właśnie ludziska, to jest ten oddział, o którym wam mówiłem, że nie mieliśmy go dostępnego, opancerzenie wojownicy. No i dopiero go odblokuje ta technologia kolejna, ale jakby już się pokazali wstępnie. Jest też bombarda, lepsze armaty, to może już zrezygnuję z tych trebuszy, bo no są dużo bardziej celne. Chyba wiecie co, czas najwyższy już z trebuszy
Co ja zrobiłem? Nie, nic. Czas najwyższy, Sterbusz. A, połączyłem. Zrezygnować i dawaj mi... Albo nie, poczekamy jeszcze, bo będę miał lepsze artylerie, więc na razie tury sobie popuszczajmy dalej, ale no tych będę chciał i od razu będą, wiecie, z tirem kolejnym, lepszym. No to co? Agenci, widzę, że Anglia gdzieś tam wypływa. Kolego, pokaż mi tam armię. Co tutaj wy robicie? Dużo dalej korzystacie z najemników. W tym miejscu Francja, no pod Antwerpią się ustawiła. No i mogą ruszyć nawet na Groningen. Z kolei Trevir, no ma już tych fajnych rycerzy. Całkiem naprawdę konkretna armia. Zygmuncie, ty chłopie idziesz na Kaukas i w ogóle, bo tu się dogadali z Górydami, czyli na ten moment Trebizond woli sobie chyba zjednoczyć całą Anatolię. Czy wy żyjecie w zgodzie z Turkami? No tak średnio się lubią. Obstawiam, że będą chcieli nawet może wchłonąć Bułgarię. Będą dodatkowo chcieli Karamanidów i Gruzję i Seldżuków wchłonąć, żeby całą rządzili Anatolią i odbić na pewno Krym. To na 100%. Tylko, że zanim to zrobimy, to może zmienimy to na lepszy sojusz? Nie, na razie nie zmienimy. No i to na morze jest zadyma. Ale podoba mi się, jak komputer główkuje, że coś tam, wiecie, kmini, no jest okej, okay, jest jak najbardziej okej. Okay. No i obczaję, czy tam Kastylia się dalej bije z Francją? Chyba nie, wydawało mi się, że już mają właśnie odstawione na bok. Lubię, jak tak wojna nie polega na całkowitym wyniszczeniu frakcji, a na zdobyciu jednego, dwóch miast, no i potem rozejm. To jest fajne, bo oddaje klimat. I widzę, że Seldżucy wyczyścili tych Akkojun i lecą dalej. No, Turcy gratuluję. Szkoda tylko, że Osmanowie nawet jak się pojawią, to i tak nie mają dostępu... nie zapomniałem się cofnąć. To i tak nie mają dostępu do Janczarów. No chyba was coś, że jestem w stanie to pokonać. Nie ma opcji najmniejszej, za dużo jazdy. Oj, nie wiem, czy przypadkiem nie przekozaczyłem. Dobra, nie, na szczęście nie mają zasięgu. O, jak dobrze. Już się bałem. No i Bagdad bronią. Bronią się dobrze. To może razem z nim podpiszę, żeby odwrócić ich uwagę leciutko. Co wy na to? Czemu nie? Czemu nie? No i tak. Lotaryngia zniszczona, czyli tą armię ich dobili do końca. Dobra. Intrus, kaplica. Kaplica wyburzona w Korsyce, więc tak. To mi wyburz, to mi ulepsz. Tu na razie zostawiamy. Młyn kuźniczy też się wyburzył, więc ja wam teraz, słuchajcie, podziękuję za uwagę. Przejrzyjmy na sam koniec dyplomacji, zobaczmy, co to się w ogóle dzieje. Z kim się bije Francja? Francja... Czy ja dobrze... Co? Nie. Myślałem, że mają sojusz, ale to Tuluza ma sojusz z Kastylią. Takie miałem przez chwilę. Wow, what the fuck? No nie no, Francja tak sobie radzi średnio. Ma dalej wojnę z nimi, no ale no mają mocne armie, więc mogą poradzić sobie. Anglia rośnie w siłę i czeka na odpowiedni moment, no bo relacje się pogarszają cały czas. Tutaj natomiast ci panowie sobie radzą w miarę tam w porządku. Bizancjum, Abbasydzi, może jednak rozejm się dogadamy, umiarkowana. Wiecie co, spróbujmy ten rozejm. No okej, zgodzili się, świetnie. I mogę z góry tam nawet handlować, a ci to mnie lubią. Bardzo fajnie, ale niska jest. Zatem teraz wykładamy dużą kasę na stół i mają ci za 50 tysięcy zaatakować Genuę i ją zniszczyć całkowicie. Pyknie, no to podwyższamy stawkę 60 tysięcy, żeby nie było. Dobra, 60 tysięcy, to jest mega sporo kasy, ale zrobię to. No i świetnie, oby ich napadli. A tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na Facebooka i Discorda. Na razie, hej!